Dobry wieczór Państwu. Poproszę teraz do nas na scenę panów Jacka Jekiela, dyrektora opery na Zamku w Szczecinie oraz pana Przemysława Kazanieckiego z Ogrodu Śródmieścia. Nazywam się Jacek Jekiel, jestem dyrektorem opery na Zamku. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Jacek był wielkim polskim celebrytą lat 60. i 70. Znał go cała Polska. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak był popularną osobą. Właściwie jakikolwiek koncert wielki miał być zorganizowany, to Jacek był albo jego twórcą, albo był w ekipie realizacyjnej, albo był gdzieś za sceną. Wszystko, co robił, robił z głębi serca i z ogromnym zamiłowaniem. Wniósł do Szczecina to samo, co do Krakowa wniósł Piotr Skrzynecki. On zostawił po sobie niebywałą spuściznę, która jest tak głęboka, tak szeroka i tak wspaniała, że musiałbym tu pewnie 2 godziny opowiadać. Mam nadzieję, że jak skończę książkę o Jacku, to będziecie mogli Państwo się zanurzyć w jego fascynującej historii i poczytać, jak był wielką, wspaniałą, cudowną osobą. Na początku lat 60. wpadł na genialny pomysł, żeby wykraść zespół Czerwono-Czarni z Gdańska, niejakiemu Walickiemu, przywieźć do Szczecina, zawrzeć z nimi umowę na wyłączność, wysłał ich w Polskę, żeby robili eliminację i zorganizował 2 edycje Festiwalu Młodych Talentów. Festiwalu, który dał początek wspaniałych karier tak wybitnych artystów polskiej sceny rozrywkowej jak Czesław Niemen, Helena Majdaniec, Wojtek Gąsowski, Wojtek Korda, zespół Niebiesko-Czarni. Opera dzisiejsza w Szczecinie pamięta o swojej poprzedniczce, o operetce i o Jacku Mierzychowskim. Ja nazywam się Andrzej Wątorski, równie pięknie i serdecznie mówię Państwu dobry wieczór. Czeka nas jeszcze sporo lekkiej muzyki spod znaku podkasanej muzy. Swoją drogą to naprawdę dość zabawne. Operetkę stworzył w Szczecinie i kierował nią nie żaden baron cygański czy inny operetkowy arystokrata, ale potomek prawdziwej rodziny ziemiańskiej herbu Pomian. Jacek Mierzychowski, to właśnie z okazji jego imienin spotykamy się dzisiaj. Rok bieżący jest rokiem stulecia urodzin Jacka Mierzychowskiego, ojca sceny muzycznej powojennego Szczecina. Najpiękniejsza jest, oddamy nasz tu peś.
jak dym.